Taksonomia jest dziedziną biologii zajmującą się opisywaniem i klasyfikowaniem organizmów żywych. Kiedy mowa o taksonomii, nie można nie wspomnieć o jej pionierze, Karolu Linneuszu. Karol Linneusz był szwedzkim przyrodnikiem żyjącym w XVIII wieku, który był zainteresowany w jaki sposób można pogrupować organizmy, podzielić je tak, żeby stanowiły jakieś szufladki, grupy podobnych do siebie stworzeń. Karol Linneusz odwalił ogromną robotę, dlatego że w swojej pracy opublikowanej w połowie XVIII wieku sklasyfikował prawie 8 tysięcy roślin i ponad 4 tysiące zwierząt. Te liczby mówią same za siebie. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że Linneusz nie miał w czasie, w którym żył, czyli w XVIII wieku, dostępu do metod, biologii doświadczalnej, jakie znamy dziś. Nie wiedział nic o genach, nie wiedział w jaki sposób zbadać genetyczne pokrewieństwo organizmów, nie wiedział nawet, że geny istnieją. Co więcej, nie wiedział nawet, że funkcjonuje takie zjawisko jak ewolucja. Karol Linneusz uważał, że każdy organizm powstaje zupełnie od początku, zostaje po prostu stworzony. Dlatego właśnie jego klasyfikacja zawierała bardzo wiele pomyłek. Nie kierowała się tym, jakie jest rzeczywiste genetyczne pokrewieństwo, ale raczej tym, jakie organizmy są do siebie podobne, funkcjonują podobnie, rozmnażają się w podobny sposób. Trzeba jednak oddać Karolowi Linneuszowi, że gdyby nie on, to prawdopodobnie dzisiejsza taksonomia nie wyglądałaby tak, jak wygląda. To, co widzisz tutaj, jest właśnie takim grafem, który pokazuje, że wszystkie organizmy żywe można poklasyfikować w taki sposób, aby pokazać, że pochodzą od jednego przodka. Dzisiaj już to wiemy, że wszyscy pochodzimy najprawdopodobniej od jednej, jedynej komórki. I pokazać, w jaki sposób genetycznie są ze sobą spokrewnione. To znaczy, że mamy jakiegoś przodka, który daje początek iluś liniom. Ewolucyjnym, które w końcu rozgałęziają się dalej i dalej, i tak powstają kolejne i kolejne organizmy żywe na drodze ewolucji. Na tym grafie, który widzisz tutaj, zwierzęta, o których będziemy dzisiaj mówić, tak naprawdę będziemy mówić o człowieku, ale my właśnie należymy do tej grupy zwierząt, są dopiero tutaj, zobacz, ile organizmów żywych już pominęliśmy, a to, że będziemy mówić o zwierzętach, to jest dopiero początek. Dokładniejszy opis taksonomiczny tego, gdzie na takim drzewie życia umiejscowiony jest człowiek, zrobimy sobie za chwilę. Na tym etapie chciałam Ci tylko pokazać, że takie drzewo życia, które pokazuje, że wszyscy mamy jednego przodka, można stworzyć pokazując, jak kolejne i kolejne grupy zwierząt, takie grupy nazywamy taksonami, to jest pierwszy człon słowa taksonomia. Takson. To każda z grup klasyfikujących organizmy żywe w jakiś określony sposób, według określonych kryteriów, każdy taki takson można pokazać w połączeniu z innymi. Można pokazać, jak daleko na przykład organizmy należące do tej grupy i do tej grupy są ze sobą spokrewnione. Ale tak jak mówiłam, dzisiaj będziemy rozmawiać o człowieku, który jest oczywiście organizmem zwierzęcym. Ale zanim przejdziemy do konkretnego opisywania gatunku ludzkiego na tle klasyfikacji organizmów żywych, myślę, że powinniśmy jeszcze na chwilę wrócić do Karola Linneusza i jednej z jego najważniejszych zasług dla nauki, jaką jest taksonomia. Otóż Karol Linneusz wprowadził coś, co nazywamy nazewnictwem dwuimiennym. Nazewnictwo dwuimienne polega na tym, że każdy gatunek ma dwa człony nazwy. Przyjrzyjmy się temu bliżej na przykładzie kilku gatunków niedźwiedzi. Otóż jak widzisz, każdy z tych gatunków niedźwiedzi ma taki sam pierwszy człon swojej nazwy i ten pierwszy człon nazywamy nazwą rodzajową. Rodzajowa. Oznacza to, że ten pierwszy człon opisuje do jakiego rodzaju należy dany organizm żywy a rodzaj to jest coś większego bardziej ogólnego w klasyfikacji organizmów żywych niż gatunek tak jak na przykład to że jesteśmy Europejczykami jest bardziej ogólne niż to że jesteśmy narodowości polskiej w takim razie wszystkie te nazwy które widzisz tutaj ursus Oznaczają przynależność rodzajową tych miśków. To znaczy, że wszystkie one należą do rodzaju Ursus. Druga nazwa, właściwie drugi jej człon, to jest nazwa gatunkowa. I nazwa gatunkowa określa już konkretny gatunek zwierzaka, w tym przypadku zwierzaka, bo tutaj akurat mamy miśki. Ursus arctos to na przykład niedźwiedź brunatny. Ursus americanus. To jest niedźwiedź amerykański, czy niedźwiedź czarny, a Ursus maritimus to jest niedźwiedź polarny. Tak więc jak widzisz, każda nazwa określająca, co to jest za gatunek, będzie zawsze miała dwa człony i ten pierwszy człon to jest bardziej ogólny, określający rodzaj, a dopiero ten drugi konkretny gatunek zwierzaka. No ale dosyć o miśkach, myślę, że teraz powinniśmy porozmawiać z powrotem o tym, gdzie mieści się człowiek w klasyfikacji organizmów żywych, i do tego powracamy. Ale żeby dokładnie wiedzieć i rozumieć, gdzie człowiek się w tej klasyfikacji mieści, to najpierw musimy się zapoznać z tym, jak ta klasyfikacja w ogóle wygląda. Na tym rysunku pokazane są najważniejsze biologiczne taksony, czyli takie szufladki, w których możemy posegregować organizmy żywe. I czym większa i bardziej na zewnątrz jest elipsa oznaczająca dany takson, tym ten takson jest bardziej ogólny, no i jednocześnie zawierający więcej organizmów żywych. Tak więc, kiedy zbliżamy się do środka tej elipsy, to poziom szczegółowości rośnie. Gdybyśmy wzięli sobie jakiś przykładowy organizm i chcieli opisać bardzo dokładnie, w jaki sposób jest on umiejscowiony na drzewie życia, to wszystkie z tych kategorii po kolei opisywalibyśmy, że należy do takiej a takiej domeny, takiego a takiego królestwa, takiego a takiego typu lub gromady, gromady lub klasy, rzędu, rodziny rodzaju i w końcu gatunku. Ale powiedzmy sobie parę słów o każdym z tych taksonów. Domeny mamy w dniu dzisiejszym przyjmuje się trzy. Dwie z nich określają organizmy, które nie posiadają w swoich komórkach jądra komórkowego. Jedna z nich, domena eukariota, do której należy także człowiek, to organizmy, które w swoich komórkach posiadają jądro komórkowe. To pokazuje, jak bardzo ogólne określenie domena jest dlatego że no i rośliny mają jądra komórkowe i grzyby i zwierzęta i pierwotniaki jest bardzo 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 wiele organizmów żywych które do tej domeny należą. Następny w kolejności pod względem szczegółowości jest królestwo i takim królestwem na przykład są zwierzęta albo rośliny albo grzyby. Tak więc królestwo to już coś trochę bardziej szczegółowego. Może napiszemy w ogóle cyferki? To będzie pierwsze w kolejności, drugie, żeby lepiej było wiadomo, nie tylko na podstawie tego grafu. Kolejna grupa, kolejny takson to typ lub gromada. Możesz się zastanawiać, dlaczego jest typ albo gromada w tym punkcie. A dlatego, że klasyfikacja wygląda inaczej dla roślin, a inaczej dla zwierząt. Dla zwierząt w tej kolejności trzeci pod względem opisu jest typ, natomiast dla roślin jest to gromada. Następna w kolejności jest gromada lub klasa, i znowu klasa jest dla roślin, to co tutaj mamy po ukośniku, natomiast gromada dla zwierząt. Może przydałyby się jeszcze jakieś przykłady tych taksonów. Typem mogą być na przykład stawonogi albo mięczaki. Natomiast gromada, która, jak pokazuje graf, jest bardziej szczegółowa, określa coś bardziej specyficznego, to mogą być na przykład ptaki. Albo płazy, albo ssaki, do których należy człowiek. Następny w kolejności jest rząd. Ale widzę, że zapomniało mi się o numerkach. Dopiszę je może od razu, żeby o tym nie zapomnieć. Tak więc następny w kolejności jest rząd. I przykład rzędu to niech będą dla nas pająki. Wracając do przykładu z miśkami, opowiem Ci o rodzinie, rodzaju i gatunku. Rodzina w przypadku na przykład niedźwiedzia polarnego... To niedźwiedziowate. Rodzina będzie szósta z kolei. Rodzaj to będzie niedźwiedź. Natomiast gatunek to powiedzmy niedźwiedź polarny. Tak wyglądają najważniejsze taksony, jednostki, w których grupujemy organizmy żywe. To, co chciałabym, żebyś z tego zapamiętał, to może niekoniecznie wszystkie te taksony po kolei, bo to jest wiedza, którą łatwo sprawdzić chociażby w internecie czy w książce, ale to, że w tych grupach organizmy. Po umieszczane są zgodnie z tym, jakie jest ich pokrewieństwo genetyczne, także z wiedzą pochodzącą ze szczątków kopalnych. Dzisiaj pokrewieństwo genetyczne możemy sprawdzić stosunkowo łatwo, jeżeli tylko mamy odpowiedni materiał biologiczny, ale to co także warto pamiętać to to, że granice między tymi taksonami, na przykład powiedzmy między gromadą ptaków i gadów, często bywają dosyć umowne. Jeżeli chodzi o pokrewieństwo dwóch konkretnych gatunków, to, to, to zazwyczaj bardzo łatwo stwierdzić i to nie jest umowne. Natomiast to, gdzie postawić kreskę między jednym taksonem takiego samego rzędu, powiedzmy na przykład między jednym typem, a drugim, często nie jest takie oczywiste. I wielokrotnie w historii badań nad zagadnieniami związanymi z klasyfikowaniem gatunków. To się zmieniało. Ważne jest, żeby pamiętać, że oprócz szczątków kopalnych, wiedzy o tym, jak zwierzęta żyją, jaka jest ich fizjologia, jak się rozmnażają, najsilniejszym gatunkiem dowodów są dowody związane z analizowaniem DNA poszczególnych gatunków. Ok, zaopatrzeni w tę wiedzę dotyczącą tego, jak wyglądają podstawowe taksony, przyjrzyjmy się w takim razie naszemu własnemu gatunkowi. Wiesz już, że należymy do domeny eukariota, czyli organizmów, które posiadają jądra komórkowe w swoich komórkach? Wiesz już także, że należymy do królestwa zwierząt. Przygotowałam dla Ciebie coś w rodzaju albumu rodzinnego, żeby pokazać ci, że w konkretnym taksonie znajdujemy się razem z innymi gatunkami, i zdjęcia, które tutaj są umieszczone, będą pokazywać z jakimi. Omówimy je wszystkie po kolei. To, co jest ważne, to to, że umieszczałam zdjęcia według takiej zasady, że te zwierzaki na dwóch zdjęciach, znajdujące się przy danym taksonie, do którego należy także człowiek, nie będą należały do następnej, bardziej szczegółowej kategorii. Tak więc zwierzęta, które tutaj są pokazane, i należą z nami do tego samego królestwa, zwierzęta, właśnie, żadne z nich nie jest strunowcem. Żaden z pokazany tutaj strunowców nie będzie należał do gromady ssaków, itd., itd., ale zacznijmy od początku. Tak więc do królestwa zwierząt należą razem z nami także mucha i jeżowiec jak widzisz, bardzo różne od nas organizmy. Jeżeli chodzi o typ, to człowiek należy do tak zwanych strunowców. One się charakteryzują tym, że w swoim organizmie posiadają coś, co nazywamy struną grzbietową. W naszym przypadku posiadamy rdzeń kręgowy, który ukryty jest w naszym kręgosłupie, bardzo ważną część naszego układu nerwowego. Tak więc do strunowców oprócz nas należą na przykład ryby czy żółw. Jeżeli chodzi o gromadę, to należymy do ssaków. Ssaki to na przykład słoń czy orka charakteryzują się tym, że po pierwsze zwierzęta te żywią się wtedy kiedy są malutkie mlekiem swojej mamy i właśnie od tego pochodzi nazwa ssaki od ssania mleka matki ale oprócz tego charakteryzują się także tym, że zazwyczaj opiekują się swoim potomstwem no jest to związane z tym, że potomstwo to trzeba właśnie karmić ale zobacz tak różne gatunki jak orka czy słoń Znajdują się w tym samym taksonie co my, który nazywamy ssaki, a jest to gromada. Jeżeli chodzi o rząd, do którego należymy, to są to naczelne. Wśród naczelnych znajdujemy na przykład zilustrowaną tutaj kapucynkę czy gibona który umieszczony jest na tym zdjęciu obok. Ale ani kapucynka, ani gibon nie należą do naszej rodziny, którą to rodzinę nazywamy człowiekowatymi. Jeżeli oglądałeś film o małpach człowiekokształtnych, to wiesz doskonale, czym one się charakteryzują. Nie posiadają ogona człowiekowate. Wyglądają w taki sposób. Należy do nich na przykład gibon i goryl umieszczone tutaj na tych ilustracjach. Widzimy Także, że to jeszcze nie koniec, ponieważ rodzaj, do którego należy człowiek, to tak zwany rodzaj homo, czyli po polsku, właśnie człowiek. Dzisiaj na Ziemi z naszego rodzaju nie żyje żaden inny przedstawiciel, ale wszystkie dane wskazują na to, że było takich gatunków kilka, jeżeli nie kilkanaście. Najbardziej znanym z nich był tak zwany człowiek neandertalski, Homo Neandertalensis i Rekonstrukcję tego, jak wyglądał. Widzisz tutaj, miał bardzo wystające łuki brwiowe, zdecydowanie bardziej masywną czaszkę i wystającą bardziej niż człowiek, którego reprezentujemy my dzisiaj szczękę. Jeżeli chodzi o nasz gatunek, natomiast, to nazywamy się człowiek rozumny. Czyli Homo sapiens. Zobacz, w obrębie naszego gatunku też jest ogromne zróżnicowanie pomiędzy nami. Mamy ludzi, którzy wyglądają zupełnie różnie od siebie. Różnimy się także pod względami fizjologicznymi. Nasz gatunek jest bardzo, bardzo bogaty, jeżeli chodzi o różnorodność. Tak się właśnie przedstawia nasz gatunek, jeżeli chodzi o przynależność do konkretnych szufladek, konkretnych kategorii w klasyfikacji organizmów żywych. Myślę, że po dzisiejszym filmie będziesz już wiedział, czym jest taksonomia i jak się przedstawia człowiek na jej tle, z jakimi organizmami jesteśmy bliżej, a z jakimi dalej spokrewnieni. Do usłyszenia następnym razem.